Grabowski, a z numerem pierwszym dziś w zespole gości wystartuje Mariusz Węgrzyk, 23-letni zawodnik, jego kalkulowana średnia meczowa 9,27. Z dwójką dziś Łukasz Szmid, 21 lat, jego KSM równy 5,72. Z numerem trzecim pierwszy z obcokrajowców talii Jana Grabowskiego to 33-letni Szwed Peter Karlsson, popularny okularnik, bo tak mawia się na nim, w świadku żużlowym, legitymuje się KSM-em 8,12, a z czwórką najbardziej doświadczony w tym meczu z Rybniczan Adam Pawliczek, 38 lat, z KSM-em równym 6. Z piątką kolejny z braci Karlssonów, 29-letni Mikael, a jego KSM Iron Majka, żelaznego Majka, to 10,18. Z szóstką Konrad Ryszka, 20-letni zawodnik z Rybnika z KSM-em 2,5. Kolejnym zawodnikiem młodzieżowym jest Łukasz Romanek, numer 7, również KSM 2,5, a kalkulowana średnia meczowa 6 najlepszych zawodników RKM-u na ten mecz to 41,79. Słyszą Państwo te brawa, te okrzyki, to już na 6 zawodników ZKŻ-u Zielona Góra, a dziś tę drużynę poprowadzi do boju oczywiście Billy Hemil. Kierownikiem drużyny jest Lucjan Gościak, którego widzimy na swoich ekranach, a Hemil dziś z dziewiątką, 32 lata, KSM równy 10,97. Partnerem Amerykanina, byłego mistrza świata, indywidualnego mistrza świata, będzie w tych pierwszych wyścigach debiutujący dziś w barwach ZKŻ-u w meczu ligowym w sezonie 2002 Grzegorz Kłopot, 24-letni zawodnik KS, legitymuje się KSM-em równym 2,5. Z numerem 11 znakomity start w Rzeszowie, 15 punktów, Duńczyk Niki Pedersen, 25 lat, KSM 8,85, z 12 Krzysztof Stojanowski, 23 lata, KSM równy 2,50, obok niego Andrzej Huszcza, on dziś z numerem 13, 45-letni zawodnik, KSM równy 7,45, dalej z numerem 14 Jacek Zarówny już na Państwa ekranach, a to zasłużone brawa dla Rafała Kurmańskiego, który zanotował ostatnio bardzo dobry występ w Rzeszowie. Kalkulowana średnia meczowa najlepszych 6 zawodników ZKŻ-u to 40,48, a więc te kalkulowane średnie meczowe nieco determinują tutaj składy, jakie mogą desygnować obaj trenerzy. Dziś dwaj najlepsi obcokrajowcy w tej chwili, Billy Hemil i Niki Pedersen, na Państwa ekranach spowodowali, że w składzie nie